Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Pierwszy lot, który w tym sezonie będziemy filmować, jest, nagrywamy u kolegi Henryka Ropela, którego mamy tutaj na ekranie po lewej stronie, natomiast po prawej stronie mamy kolegę Jerzego Augustyniaka, wielkiego pasjonata sportu głębiarskiego, który tutaj do Henka przyszedł na lot. Tu kolegi Henryka byliśmy już też kiedyś w zeszłym roku na locie, także tą hodowlę znamy, a dzisiaj powie nam, jaki lot jest kolega Henik, ale jeszcze nadmienię jedną rzecz. Zobaczmy, dwa dni temu byliśmy u kolegi Zbyszka Oleksiaka, tam śnieg padał. Dzisiaj miejmy nadzieję, że tam w Koziegłówkach, pozdrawiamy go przy okazji, nie pada śnieg i też ma dobry lot. Nie wiem, czy się uda nam go sfilmować, zobaczymy. Zbyszek sobie tam, podejrzewam, z kamerą poradzi, także będziemy później mieli relację. Natomiast tutaj dzisiaj o locie, który w oddziale, jaki to jest oddział, Heniu, bo ty to różnie lotujesz. W Żukowie mieszkasz, 058, ale lotujesz... 58, Gdańsk-Brzeszcz. No. To powiedz, jaki mamy lot, ile gołębi dałeś? Witam hodowców. Jest to początek sezonu lotowego, pierwszy lot konkursowy z miejscowości Połczyn, odległość średnia 175 km. Gołębie zostały wypuszczone 8:30, no i teraz niecierpliwie oczekujemy przylotu tych gołębi. Czyli są już w locie prawie 2 godziny, tak. To możemy się już... To już powinny niedługo coś się pokazać. No, tutaj kibicować ci przyszedł kolega Jerzy. Ale jeszcze tu wspomnę ci przerwę, że pasjonatką jest małżonka kolegi. A nie on? No, on też, ale małżonka, chyba nie widziałaś takiej kobiety, żeby tak na głębiach, taki pasjonat. Przyjść, to by no właśnie, myślałem, że będzie, a nie poniki musiałaś uzupełniać karmę tego? Podziębiona się, jest, wiesz, no bo pogodę mamy, to słońce niech kolegów nie zdziwi, bo wczoraj tutaj u nas cały czas deszcze padały. On o czymś myśli, nie? Deszcze padały, cały czas zimno tutaj jest, ale dzisiaj akurat teraz na ten przylot widzimy, pogoda się poprawiła, mamy niebo, nie powiem, że bezchmurne, ale to nie przeszkadza, jest takie naprawdę... Takie słońce jest drażliwe, nie? No właśnie, bo jest tutaj niby ciepło, ale za chwilę będzie zimno. Tutaj kiedy przyszliśmy, to kolega... Aha, przepraszam jeszcze. Ile tych gołębi ty dałeś na lot? 86. 86, ale to nie wszystkie, które miałeś? Nie. Tych na spisie masz ile w tym roku? 116. 116 gołębi? Rocznych nie dałem. Rocznych żadnego. A to z jakiego powodu? No zimno trochę, tak wiesz, pierwszy, mało wytrenowany. Duży przesłonęli ten... Tak. Tutaj kolega Jerzy nie ma gołębi swoich. Masz? Ale nie lotujesz. Ale nie lotuję, nie. Aha. Jestem pasjonatem. A gdzie mieszkasz? Tutaj też w Żukowie? Tak, ale z członkiem oddziału gdzieś jesteś, czy nie? Nie. Czyli ale ma kolegów hodowców, dobra. No to widzę właśnie tutaj. No może pozdrowić od razu, wiesz. Dobrze, tutaj powiedzmy tak jeszcze. Cały oddział Gdańsk, tam gdzie lotujesz, ile puścił dzisiaj gołębi na lot? Około 2000, dokładnie nie pamiętam. To nie poszło za dużo. No wiesz, nie wszyscy dali wszystkie, też się bali tego pierwszego lotu. Aha. Nie? Czy oddział ten, który teraz lotujesz? Bo w zeszłym roku byliśmy, to wtedy byłeś chyba w oddziale Żukowo, co? Nie. Zawsze wiesz, tak. 2 lata temu byłem w Żukowie. Aha, no. Słuchaj, tam jest 60 członków. 60 członków. Nie? I mamy teraz rejon w tym roku lotowy. Razem żeśmy stworzyli Gdańsk, Wrzeszcz i Kościerzyna. Mhm. Tutaj kiedy dojechaliśmy, to widziałem, że przygotowywałeś, tam miałeś taką rozpiskę na stole, ją pokażemy za chwilę, tam w pojniki uzupełniałeś karmiki, to póki nie ma gołębi, to może pokażmy, co tam jest w tych, jak wygląda oczekiwanie. Woda. Dobra, pokaż. Elektrolit. Chodź, pokaż, bo tu mamy jeden gołębnik, bo właśnie tutaj kolega 86 gołębi, ale w 3 gołębnikach. Mają zobaczmy, tutaj czeka na nich tu woda, co tam w tej wodzie masz, bo tam widziałem coś dawałeś. Elektrolit, a tutaj? A tu jest karma. Karma, i coś do karmy dowodawałeś, czy nie? Tutaj jest jakiś gąbek, samiczka, tak? Takiej nie włożyłem. Aha, dobrze, zobaczmy. Sam jest dosyć dobrze lata. Mhm. Tutaj są 3 gołębniki, bo tutaj masz jakie gołębie? Masz tak podzielone rocznikami, czy? Nie. Razem tak, przemieszane. To są te, które tutaj od młodości były w tych gołębnikach. Mhm. Tu też został, widzę. Tak, tu jest samiczka. Też jeszcze jedna została. Ona nie jest na spisie, nie? No. Został przykleić. Wszędzie to samo. Tak. Popatrzmy, na razie nic nie leci. No i tutaj, a roczne są na dole, nie? Popatrzymy, tak. Będzie tutaj. Cele są innego rodzaju, już, a też takie proste. To też samiczka siedzi jakaś. Tak, to jest samiczka, tylko jedna. To jest samiczka, zobacz, która była pierwsza z maratonu w rejonie w tamtym roku, 6 tysięcy gołębi. Tak. Tak, rokowa. To jest gołąb, który, bo tam dużo teraz mamy na internecie, na takie studnie nasze hodowle. Tak, PL058, 15 rok. 11:40. Na tej stronie naszej hodowle.pl tam mamy te gołębie, które kolega Henryk ma tutaj w rozpłodzie. Część tych gołębi jest też u mnie i część gołębi jeszcze tutaj lotników nie mamy sfilmowanych, ale pomału będziemy je wstawiać, także wszystkie będziemy widzieli. A ta po czym jest? Bo ty tam masz te linie Timmermansa, widziałem, masz Wojtowicze stare. Josens z Wojtowiczem. Josens, tak, tam jest Wojtowicz. Kilka gołębi. Są te, a tu gołębie są roczne, te, które gniazdują. Aha. No takie, wiesz, nie przywiązuje wagi do tych rocznych, nie? Dobrze. Nie wiadałem. Kolega Jerzy, jakie ma gołębie? Pocztowe. Ja wiem, ale to mamy żona kilka białych dla żony. Aha.
A dużo masz tych gołębi? W tej chwili 30 kilka. To taki typowy pasjonat, można sobie popatrzeć. Na lotu żadne nie dajesz, nawet hobbystycznie nawet nic, tak? Raczej na razie nie. A w domu wokół domu latają? Może w przyszłości, tak. Krzysiek, ale żonę zarazimy. Nie, ty o tych żonach nie wspominaj, bo jak o ilości zaczniemy rozmawiać, to nie wiem, czy tak się pozbierasz do końca, nie? Także tutaj dobrze. No, na razie będziemy tutaj sobie obserwować. Jeszcze zobaczymy tą rozpiskę, którą kolega Henryk tam ma i nam powie. Chcesz tą kawę dopić? Tak, jak te gołębie tam przygotowuje. Tutaj Henryk teraz rozmawia, a tu jest ta rozpiska. Zobaczmy, czy tu będzie coś widać. Dobrze, nie wiem, czy to jest taka dobra ostrość, ale tu mamy na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę. Wszystko rozpisane. Karma rano, woda, karma wieczór. On nam opowie coś bliżej, a tu teraz rozmawiał, bo się okazało, że już w Kościerzynie są gołębie. No, Kościerzyna też wypuszczała z tego samego miejsca? No, Jerzy? Kościerzyna chyba z tej samego. Tak, razem. Z tego samego. Widzimy. Piękna sceneria, widać wykoszony trawniczek, kuchenka tutaj jest ładnie. No dobra, no zobaczymy, no nic nie mam jeszcze. Pana posesja, widzę, ale mówię, podobnie wygląda, także... Tak, mam podłączone. No, dobrze, będziemy sobie tutaj czekać. No, trochę się zagadaliśmy, w międzyczasie chyba gołąb przyszedł, bo słyszeliśmy dźwięk. Już dwa są? No jedziesz, Heniu, przegapiłeś, jakie? Które dużo przegapiliśmy? 11.51 jest z 15 roku, to rocznego jednak dałeś. Trzeci, o, przylatuje. O, słyszymy, odbija tutaj. Mamy zegar AMC, myśmy się chwilkę zagadali, żeśmy nie widzieli tego gołębia. Pierwszego i drugiego. Dwa są, to trzy są już? Trzy. Teraz trzeci. Nie klij. O, tu mamy ładnie. Już przyszły. Ten jeden przyszedł z kierunku chyba, nie? Stamtąd szedł, właśnie. Nie zdążyliśmy nawet kawy wypić. Chodź. Tu mamy... Kogo ty wołasz, jak nie ma nic? Wszystko typy. A do jednego gołębnika? Nie, ja nie wiem, gdzie weszły. Aha. Zagadałeś mnie z mistrzem. Tam ja cię zagadałem. Ten trzeci to widziałem tutaj, no. Tu wszedł. Ile tu jest? Jeden czy dwa? Tutaj są trzy. Wszystkie trzy. Wszystkie. A tu był jeden. No, wszystkie trzy z tego. Wszystkie trzy z tego. Widzisz? Chodź. Widzimy tak pojedynczo? Chodź. Tamten jest stamtąd, to widzimy. O, odbiło go, słyszymy. Tutaj mówiliśmy z zegar AMC. Ja widziałem, że z tego dojedzie. To jest, poczekaj, 11.40, nie? Nie, klini. Dachówka, nie? O. Także widzimy. Gołębie, wiecie co? Żeś się zagadał. One przyszły te pierwsze. O, pojawił się jeden gołąb jeszcze? Dwa szły, ale tamten tak, odbił, tamten nie szły. I też do tego gołębnika. Tak. Chodź. O, słyszymy. Pierwszy gołąb o której godzinie się pojawił? Ojej, ja nie wiem. Zobacz. 10.47. 10.47, 43 sekundy chyba, tak? Pierwszy gołąb. 22 minuty po Kościerzynie. Zobaczmy. O. Może coś zaraz jeszcze doleci. Mamy 5 gołębi, tak? Razem? 5. Chcemy sobie patrzeć. Widzimy, przyleciał kolejny gołąb. Ale ten gołębnik atakuje. Chodź. A co to jest za gołąb ten? Pamiętasz? Szalucha mówiłeś? Nie. Z szaluchy, nie szalucha. Właśnie tak słucham, przez ten szalucha. To jest taki gołąb, który kolega ma tam często w wodowodach, występuje. Tutaj po tym, o, jeszcze następny. Chodź. I też do tego gołębnika chyba. Tak. To ciekawe. No bo je przygotowywałem w tym gołębniku. A tamtych nie przygotowałem. Nie miałem czasu. Chodź. Ładnie przychodzą. Lot nie był długi, 170 km. Na to mnie liczyłem, tą nie wiedziałem. Że typowanych gołębi, ile z tych masz? Mam 6 typowanych na 7. Na 7. O, widzimy. Na razie jeszcze... Jest tylko 7 gołębi z 80 kilku, które kolega... 8, chyba, tak? Czy 86? 6, 86. No, popatrzymy. O, jest następny. Trochę nas zaskoczył. To 8, tak? Czy nie, 9? 8 albo 8. Tak, bo tutaj w parze z kimś przyszedł i gdzieś indziej poleciał. Tam siedzi jeden, ale to... Tam siedzi na dachu, ale to jakiś inny. Jest następny. Chodź. Ale ten jest już... Zabijają, tam patrz, idą tam gołębie i się cofają, nie? Ale to już przeszły, nie? No. Po prostu zabijają. Troszeczkę widzimy, że nie będą schodzić się takimi wielkimi grupami chyba. Chodź. Idą tutaj, zobacz, idzie. O, idzie grupa 2 z 7 gołębi, tak? Może któryś nie. Tam jest, ale zobacz jak ciągną, rozbiły się.
czyli dziewiąty gołąb już jest też w kołębniku. Ale patrz, razem puszczone jak się rozwijają, nie? No, no, normalna rzecz. No tutaj mamy trzy gołębie, które krążą nad gołębnikiem. Dwa po tej lewej stronie, jeden tutaj. No, postaramy się, żeby następnym razem te loty obserwować tutaj z zegara przyloty na żywo. Podłączymy do komputera go i będziemy nam się uda to zrobić, żeby tutaj było na stronie internetowej widać, jak one lądują. No, to już z 10 będzie Heniu miał, nie? Pies goni ci, Heniu. Uciekaj. Heniu, bez słów niecenzuralnych. No. Przepraszam. Jak ktoś cię zna, to wie, że to jest nieszczere. My sobie popatrzymy na gołąbka. Będzie zaraz. O, jest właśnie. Tam dwa były, to może któryś z tych, co krąży. Aha. Tu pstry taki widzimy, niebieski pstry. Nie oryginalny, tylko po oryginalny osób? Po oryginałach, czyli stuprocentowe, nie. No, se wchodzi tam. To jest ten gołębnik, który kolega mówił, że nie przygotowywał. No widać po nim, że tak raczej nie przywiązuje wagi do estetyki, tak to nazwijmy. Dobrze. Słoneczko wychodzi w międzyczasie. Gdzie? O, są. Jest. O, pod słońce to nie będzie widać. O, ale sobie krąży. Zobaczymy zaraz, do którego gołębnika on sobie wejdzie. Dystans miały niedługo. Dwa są już. Dystans nie był długi, to nie są zmęczone wcale. Nie. O, kolejne gołębie dolatują. O, słyszymy, zegar sygnalizuje tym dźwiękiem odbicie. I dwa kolejne, zobacz, Heniu, z tamtego kierunku, to wszystko z kierunku tamte. Ciekawe, czy to twoje. Chyba jo. Chodź. Widzimy, cienie tutaj padały od nich. Musimy tak filmować, żeby nie w słońce, nie pod słońce. O. O. Jeszcze dwa w powietrzu, także co chwilkę jakiś pojedynczo tutaj dolatują te gołębie. Na razie odpukać nam pogoda dopisała dzisiaj, oby tak było dalej. Lot, który był planowany, jest planowo zrealizowany. Później będziemy jeszcze kontaktować się z innymi kolegami, zobaczymy. Czy koledzy jeszcze jacyś tutaj sygnalizowali, że mają gołębie jakieś tu z oddziału? Ale ty masz chyba najbliżej, co? Co? Ty masz najbliżej tu gołębnik położony. Nie, no w Kościerzynie były, ale... Ale, ale oddział ten wasz, z waszego oddziału. Nie, jeszcze nikt nie dzwonił. Ale to jest, ty masz najbliżej gołębnik tu. Tak, pierwszy. No, niż Gdańsk. O, tu lata ten gołąb. Widzimy, odbity i tam, ale to nie, gołąb idzie, ale... Nie, Heniu, to też chyba twój, co? Tu po lewo, nie wiem, czy go, nie, słońce będzie nam oślepiać. Nie, ten gołąb poleciał dalej. O, tu jest gołąb. Gdzie te trzy widzisz, Jurek? A tu. O, tu są dwa. Skarpę wejdę, tu będę widział wcześniej je jeszcze. O! O. Spada. Gołąb. Ta wronę masz zaczipesowaną, czy nie, tę kawkę? Na razie dość regularnie, w odstępach kilkuminutowych, sekundowych nawet też przylatują, nie ma żadnej zwartej grupy, ale pomału się schodzą, będzie chyba ponad 20 gołębi. Nie czekaliśmy długo, pojawił się następny gołąb, ale ten już tu z zapleców chyba przyleciał. Tak, tu od strony Brzeszka. Od strony właśnie Gdańska, tam w Gdańsku, z tamtym kierunku. Tutaj krąży on, gdzie on jest? O, tu. Dwa, o!
Jeszcze jeden przyciągnął, też tam właśnie z tamtej strony. Widzimy te gołębie sobie tutaj. 30 kilka, ile jest? 31, dwa gołębie, tak? Coś takiego. 32 chyba z tymi. Zobaczymy. Później będziemy widzieć, jak, Heniu, myślisz, będzie gołąb twój, który w oddziale. Zobaczymy wszystko. Żeby setny był przynajmniej. To by było dobrze. Chwilowo mamy przerwę. Czas gołębie dolatują. Teraz widzimy kolejny tutaj siad. Tu jeden offset, a tam słyszymy, odbija się następny. O. Co tam byłeś, Heniek, patrzeć? W jakiej kondycji są? Chodź, popatrzymy sobie. Ja podejdę do ciebie. Nie widać, że na locie były, wiesz? Niektóre. No ale to jest też dystans nieduży. No tak. O, widzimy. Tu jest chyba tych gołębi najwięcej, tak? No tak, tego gołębnika. Tak. Bo to jest tylko 15 samców w tym gołębniku. No to już więcej jak połowa jest. To jest syn tego Fredego, ten, nie? Niebieski. Teraz był w czołówce. Znaczy po Fredym. Tak, po Fredym jest. Nie? Tam jest taki gołąb, gdzie tam sobie na stronie internetowej nasze hodowle.pl możemy znaleźć. Tam jest tylko Krzysztof Kłos PGG, ale to tam są gołębnik Żukowo, to tam są te gołębie właśnie, które... Akurat tych lotników wszystkich nie ma, ale będziemy je długo mieli. Mamy te rozpłodowe gołębie stąd. O, będziemy patrzeć. No jest, dwa nawet są. To jest drugi rzut, nie? I ten jeden płowy, tak? Czy czerwony? Nie widziałem. Czerwony. Tak, słońce. O, tu jeszcze lata też jeden. To z tamtego gołębnika. Sobie krążą. Tak jak mówię, dystans nie jest duży, to pierwszy lot ich, to też nie mają zmęczenia żadnego, po nich nie widać. Ile tam jest już zegarów? 30 przeszło. Już 30 było wtedy. Tak, przeszło jest. 30 kilka, 5 czy 6. O, słyszymy. Ten czerwony chyba z tego gołębnika środkowego. Chodź, to jest samiczka. Samiczka. Tak, to jest jesenska po tej czerwonej samiczce. Widzimy. O, sobie wchodzi. O, już odbiło. Kolejny gołąb już z lotu wrócił. O, z tyłu trzy gołębie kolejne doszły. No, widzimy, teraz krążą nad gołębnikiem. Tak, tak, teraz już z tyłu już są całkiem. Tak, czyli się te z tymi gołębiami chyba zwrzeszcza. Grupę jakąś większą przyszły. Heniu, proszę nie kląć. Tak, tak, tak. A tam, no, ten u góry. No akurat pecha mamy, bo tak pod słońce trochę. Ten kierunek jest. Chodź. Ale sobie cały czas dolatują. Oby tak było w większości tutaj oddziałów u nas, żeby się koledzy nie zniechęcali, a takie kiedy gołębie przylatują, to jest pozytywne zawsze. Tosia ci wystraszy znowu. Chodź. Słyszysz, Heniu? Tosia ci wystraszy znowu. Proszę? Tosia ci wystraszy, tu lata jeszcze jeden. Zobaczymy. Ten gołębnik sobie oglądniemy. O. Tylko Krzysiek nie klnie. To ja nie klnę, to właśnie ciebie chciałem. Chodź. Nie widać, że było na locie. No. Ale to mówię, to jest 107 km, on jest daleko. Dobrze, chodź, pójdziemy, bo tu krąży, no, nie wiadomo, do którego gołębnika chce wejść. No tak, ale niech sobie spokojnie wejdzie, niech go nic nie płoszy. O, jeszcze, widzisz, akurat wyleciał ci jeden chyba, tak? Nie? Jest. Już prawie do połowy będziemy się dobijać pomału. 86 to połowa 43. Cały czas przylatują, podejrzewam, tam kilku pewnie będzie brakowało. Krótko, ale... A te ze złego kierunku lecą tam. Tak, tak, to są takie chyba raczej takie inne gołębie. No, cały czas odbijane są kolejne gołębie. Niestety przelatują z takich różnych kierunków. Już teraz to jest ciężko nawet ciężko zaobserwować dokładnie skąd, ale z tego kierunku co były, to raczej nie. Teraz już wszystko przychodzi z tyłu. Z wrzeszcza, z pościeżyny.
ale młodość to jest... Tutaj patrzyłeś, to jak ty mówisz młodość, to znaczy, które masz te dwuletnie najczęściej? Dwulatki, teraz? Tak. Dwulatki, najwięcej tak. Jest? Ja dałem... Ale rocznych nie dałeś w ogóle, nie? W tamtym roku włożyłem 66 rocznych na maraton. Wiesz, chodź, zamieńmy się może, bo ja wtedy ja przejdę tu. Na maraton włożyłem 66 rocznych i... Przepraszam, tu mamy... Mów. I z tych rocznych teraz włożyłem 80% do 50. I one się będą sprawdzać. Na spisie miałeś wszystkich 120, ale dzisiaj 116. A 86. Widzimy do tamtego środkowego, wszedł ten gołąb 186. To 40 chyba będzie teraz, 40. Będzie 40. Oczymy będą się schodzić. My też będziemy pomału naszą relację kończyć. Później sobie do Henia, kiedy następnym razem będziemy się dowiemy, jak te gołębie się uplasowały w oddziale. Zobaczymy sobie też, będziemy mogli zobaczyć po wynikach, które te gołębie z tych, które Heniek tutaj ma w swojej drużynie, się najlepiej spisują. Czy są takie, które się powtarzają z latami poprzednimi. No zobaczymy to wszystko. Jak mówiliśmy, kolega Henryk ma... Młodzież atakuje. Tak, będzie. Tutaj dużo różnych gołębi Heniek ma. Tam możemy sobie na tej stronie, mówię, nasze hodowle to poobserwować. Tam gołębnik Żukowo. Tam znajdziemy. O, także na razie będziemy dziękować. Do zobaczenia, koledze. Jurkowi życzymy, żeby może też kiedyś zaczął lotować, ale z drugiej strony nie, bo jak zacznie lotować, to nie będzie miał czasu dla rodziny. To tak często jest. O, przylatuje w międzyczasie kolejny gołąb. My pomału naszą relację kończymy. Postaramy się jeszcze w przyszłości, żeby tych lotów w taki dzień, kiedy się odbywają, więcej mamy, więcej, z większej ilości miejsc sfilmować. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry lot i patrzymy na ostatnie dwa dzisiejszego dnia, tutaj przy naszym tutaj fotoreportażu, gołębie, które wchodzą tutaj do gołębnika w Żukowie, kolegi Henryka Ropela Żukowo, ale kolega lata w oddziale 058, tak, że Gdańsk-Brzeszcz. Dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.